Świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Pierwszy list Jana, 2:17. Ilustracją do tego wersetu niech będzie przykład związany z gąsienicą. Gąsienica. Pewien menedżer był dumny, że udało mu się wysoko wspiąć na drabinie kariery. Pewien menedżer był dumny z tego, że udało mu się wysoko wspiąć na drabinie kariery. Pewnego ranka spostrzegł w swoim ogrodzie gąsienicę, która wytężała wszystkie swoje siły, aby dostać się na czubek gałęzi. Czy zdołała, by dotrzeć na górę? Zafascynowany wysiłkami insekta powiedział do siebie: jakże się natrudziłem, aby dotrzeć na szczyt. Ile się naorałem. Dałem radę. Teraz jestem na samej górze. Zagłębiony w myślach obserwował gąsienicę. W międzyczasie dotarła na końcówkę gałęzi. Zielone liście? Niestety chybienie celu. Gąsienica zawróciła i zaczęła pełznąć na dół. To przywiodło tego człowieka sukcesu do rozmyślania. Czy moja kariera przyniosła mi prawdziwe szczęście? Czy jestem spełniony? Nie, musiał sobie szczerze odpowiedzieć. Tak jak owa głodna gąsienica, nic nie znalazł, co mogłoby zaspokoić jego najgłębsze pragnienia. Nic o stałej i wiecznej wartości. Pan Jezus Chrystus zapytał pewnego razu swoich uczniów: cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Tak, jest to zapisane w Ewangelii Mateusza 16:26. Pan Jezus też powiedział: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Tak mówi Ewangelia Mateusza, 11:28-29. Kto przyjdzie w szczerej modlitwie do Pana Jezusa, znajdzie u Niego przebaczenie wszystkich grzechów, pokój i życie wieczne. On, Pan Jezus, jest fundamentem dla życia z głębokim sensem i celem. A jak to jest z tobą? Czy uwierzyłeś już w Pana Jezusa Chrystusa? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Jeśli nie uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa i taki umrzesz, to będziesz potępiony. Wtedy byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.